Siema wszystkim, z tej strony Giger. Dziś zajmiemy się grą Torchlight. Zainteresowały mnie dwa osiągnięcia na Steamie związane z tą grą. Jednym z osiągnięć jest pokonać Odraka w mniej niż 8 godzin, a drugim jest mniej niż 5 godzin. Może się nawet uda. Zrobimy sobie do tego celu Vanquishera. Weźmiemy sobie kotka, nazwiemy go Kot. Okej, no i zaczniemy na easy. Początek gry ominąłem, bo był zwyczajnie nudny. Jest 34 minuta gry, jak widać jestem w bagiennym etapie gry. Pędzę dalej, coraz bardziej wierzę, że uda się zrobić wszystko w mniej niż 5 godzin. Będę rozsyłał menu statystyk na każdym filmiku, żeby każdy z was mógł zobaczyć, jaki jest czas. To on jest pokazywany w miejscu, które właśnie podkreślam. Minęła godzina 20, jestem w więzieniu, jeszcze nie byłem ani raz w mieście. Zaskoczony jestem czasem, nie sądziłem, że uda mi się rzeczy tak szybko. Mogę nas pogadać. Trzeba pędzić. Właśnie, a jak to jest to? Godziny 8 minut, tyle zajęło mi dojście do Leira, do Odraka, do tego bossa gry. Teraz właśnie wytłumaczę, jak najlepiej go zabić. Najlepiej ukrywa się właśnie w tym miejscu i ściągnąć go tutaj. Nie jest to też takie stuprocentowo, nie jest właśnie zniszczalny, gdyż Odrak przywołuje sobie Sufi, co za chwilkę wytłumaczę tutaj, a wtedy robi się kodo. Czasami polecam jednak wyjść z tego miejsca i pochodzić z nich chwileczkę przynajmniej, bo pamiętam, że jest to, że zwyczajnie jeszcze wrzuca nas na kombo. Ten deszcz tych strzał jest rzeczywiście strasznie mocny na Vanquisherze i jeżeli go dostajemy, to z tym prawie wyczymy grę. Tutaj właśnie. No i umarłem. Dostałem 3 osiągnięcia. Nie zauważyłem nawet, że nie umarłem ani razu w trakcie gry. Dostałem też właśnie trzecie, tamte osiągnąłem. No, dość szybko sobie poradziłem. 3 godziny 14 minut. No, zajebisty czas. Mimo wszystko. Na koniec tak na szybkości pokażę statystyki. Vanquisherze najlepiej wszystko dodawać w dexterity, jak widzieliście, nie zginąłem, a mimo że nie dodawałem w ogóle do vitality i do obrony. A skille, tak jak widać, wszystko w pasywki i dopiero potem na 25 levelu w ten deszcz. I hejsty oczywiście używać. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam na pozostałe filmy od 21st. Na razie.